Cześć, witajcie. Słuchajcie, przyszły mi w końcu bambusy. Niestety musiałem czekać na bambusy z tego względu, że słuchajcie, chodziło mi o aneks. Nie mogłem wcześniej wyfakturować bambusów, zanim miałem podpisany aneks z agencją restrukturyzacji. Więc przedwczoraj zrobiłem aneks do umowy. Trzeci już chyba, ostatni. No i wczoraj przyszły mi bambusy z kokosa 2628, bambus 305. I ja go zamawiałem, słuchajcie, i on kosztował 4,80 zł. Na tę chwilę taki bambus już ponad 6 zł kosztuje. Także tak to wygląda. Tu mamy górę, tu mamy dół. Powiem wam, że no jest w miarę, ja jestem zadowolony z tych bambusów. Mam je do tej pory u siebie w takim najstarszym sadzie i powiem wam, że dobrze się sprawdzają. Dobrze się sprawdzają, także słuchajcie, niedługo, znaczy w zasadzie już robimy rusztowanie. Mam przyszykowane druty. Mam przyszykowane druty, a ogólnie mam, słuchajcie, ogólnie mam masakry. Masakrę mam, jeśli chodzi o to, jak wygląda ten sad. Nie oberwałem jabłek, drzewka się położyły, no ale powolutku będziemy to reanimować. Niestety czas nie pozwala mi na nagranie, na nagrywanie jakichś tam, wiecie, materiałów z pracy w sadzie. Mam chłopaków z Ukrainy, nie chcę ich, wiecie, nagrywać, nie mam na to czasu, nie mam, wiecie, nie chcę naruszać ich prywatności. Proszę, uszanujcie to. Z takich ważniejszych rzeczy, które w tym tygodniu były, no to malina, tak? Cały czas działamy malinę, cały czas działamy czereśnie, zaraz wam pokażę zresztą tu moją czereśnię. Rwiemy Karinę teraz. Karina jest ogólnie taką najdrobniejszą czereśnią, jaką mam. I nie wygląda ogólnie zbyt okazale. Jest drobna. Jest czereśnią drobną, ale powiem wam, że jest bardzo smaczna. No i tutaj mamy drugą paletę. Kolejną paletę z bambusami. Przyszło mi w sumie, ile tu jest bambusów? 4000 i 7500 bodajże tych bambusów, także w poniedzieli zabieramy się ostro, bo naprawdę w sadzie jest tragiczna sytuacja. Zobaczcie, jaką mam masakrę, słuchajcie. Zobaczcie, jaką ma masakrę. Drzewka po prostu leżą. Drzewka leżą, ale one się ogarną. Bardzo źle to wygląda. Cześć, witajcie serdecznie. Tak jak widać z tyłu. Słuchajcie, robiliśmy dzisiaj podejście do giełdy w Sandomierzu. W godzinach południowych niestety nie udało nam się sprzedać nic. Wróciliśmy z malinami, doładowaliśmy towaru. Mówimy, a polecimy sobie do Krakowa. No i dojechaliśmy do Ożarowa, mówię, Szymek, sprawdź pogodę. Całą noc ma lać. No i dzisiaj jest mój dziewiczy rejs, pierwszy rejs, pierwszy kurs na Bronisze. Nigdy nie byłem na tej giełdzie, nie wiem, czego mogę się spodziewać. Na pokładzie prawie 90, około, no nie, no około 100. Około 100 kartonów malin. Już jestem delikatnie zmęczony, no mamy nadzieję, że chociaż trochę sprzedamy tych malin. No wiecie, na skupie jest sytuacja jaka jest, to malina staniała, więc szkoda mi tej pięknej malinki tak wysypywać. Więc postanowiłem, że dzisiejszy dzień przeznaczyłem na rwanie malin ptacki. Wiem, że malina bardzo nie schodzi. Dużo ludzi właśnie wybiera czereśnie zamiast maliny.
bo jest po prostu tańsza, można więcej na niej zarobić. Cześć, witajcie serdecznie. Puszczam w malinę sienną troszkę od potasu. Nie, bo kurczę, troszkę zdrobniała. Wymieszamy. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. I krótki rzut oka na malinki. Jutro mamy wolne. Dzisiaj coś, ale zimno, jakby grad gdzieś padał. Co my tu mamy? Co my tu mamy w malinkach? Ano mamy ogólnie zdrobniał towar. Powiem wam. Robiłem potasówką, dawałem w korzeń, wczoraj pryskałem. No i czekam, niech to się zaczerwieni. Niech to złapie wagę i pójdzie w ekstrę. Pójdzie w ekstrę na giełdy, nie będę jeździł, bo słuchajcie, koszty są duże. Ludzie najchętniej to za darmo by chcieli od was wyrwać ten owoc. Te giełdy to są takie, jak dla mnie, to wiecie. Tutaj patrzę jak tam malina, synu, wiesz? No jutro, cholera, powiedziałem, że wolne, ale szczerze to robi wrażenie. Mówisz? Tylko, że w poniedziałek, ja nie wiem. W poniedziałek będzie akurat, bo dojrzeją się jeszcze takie, wiesz? A co, giełdę robimy, czy no. Czy na skup? Nie, na giełdę można. Słyszysz? Tu nie są takie drobne. No nie są. No, na giełdę, czego nie? Znaczy, one wydawały mi się drobniejsze wczoraj. No, ale one napuchły. No. Możemy na giełdę skoczyć, czego nie? Szkoda tego na skup. Tak mówisz? No nie wiem, właśnie tu mówię widzom moim, że te giełdy to nie bardzo mi się podobają. A ja co tobie się nie podoba? Nic ci się nie podoba. Ej, ale zimno jest. Ja cię. Wypluj słowa o gradzie, Szymek. Nie, no fajnie to wygląda. Idę już. Dobrze, moi drodzy. Spieprzam powoli, bo się pogoda psuje. No, u mnie sytuacja taka, na trzy fronty. Robimy czereśnie, malinę, rusztowanie w sadzie. Wiedziałem, że tak będzie. Rusztowanie również muszę się z tym sprężać, bo drzewka, jak widzieliście, są tragiczne. Wszystko leży. Normalnie sad wygląda jakby, nie wiem, jakby tam nikt nie zaglądał. Także tak to wygląda. Przepraszam, że te treści są może takie mało treściwe, mało jest, wiecie, takich zrobót rzeczy, no ale nie chcę też, nie każdy, wiecie, lubi być nagrywany, nie każdy nie chce ludzi męczyć podczas pracy. No i cóż, no i tak to wygląda, tak. Dobra, pozdrawiam was, trzymajcie się, miłej niedzieli życzę i pamiętajcie o live'ie, który jest dzisiaj o 22:00. Tam szerzej powiem o sytuacji w malinach, o spiskach, o zmowach, bo jest co opowiadać. Cześć, trzymajcie się.